Jesteśmy. Dobry wieczór, moi drodzy. Dzisiaj spotykamy się ponownie z Karoliną Stróż, a jeżeli mamy Karolinę Stróż, to mamy oczywiście OptiChange. Dzisiaj kolejna dawka wiedzy od naszego eksperta, od naszego trenera czy trenerki. I dzisiaj porozmawiamy z Karoliną, czy Karolina przedstawi Państwu, co zrobić w święta, bo pewnie niektórzy z Was są obecnie w trakcie wykonywania programu OptiChange, nie wiem, który etap, jeżeli tak, to napiszcie proszę na czacie, czy robiliście już któryś z etapów, czy jesteście w trakcie któregoś etapu, czy to jest detox, czy to jest slim, czy to jest model. W każdym razie pewnie możecie mieć obiekcję, że w tych świątecznych dniach, kiedy dużo jemy, dużo siedzimy przy stole, świętujemy ten czas, to czy nie zaburzy nam to waszego programu OptiChange. Po to dzisiaj jest z nami Karolina i wyjaśni Wam, co zrobić podczas świąt, żebyście nie stracili tych dni, w których już jesteście w programie OptiChange. Dobry wieczór, Karolina. Dobry wieczór, witam Was serdecznie. Tak jak już tutaj Marcin wspominał, będzie dzisiaj bardziej dietetycznie, troszeczkę też o treningu, właśnie tak, żeby nie stresować się świętami, żeby to nie był bodziec stresowy, żeby wszystko przebiegło w miłej atmosferze i żeby po prostu cieszyć się tym okresem wolnym razem z rodziną, z przyjaciółmi, także myślę, że możemy zaczynać. Czyli dzisiaj, Karolina, nie będziemy mieli ćwiczeń typu martwy robak. Tak, dzisiaj nie. Troszeczkę będzie o aktywności, ale jednak głównie te kwestie dietetyczne. Także będzie parę takich ciekawych zasad, jak to po prostu konkretnie wprowadzić w życie. No bo takie ogólne zasady typu mniej jeść, ale to jest takie bardzo ogólne. Tutaj sobie przejdziemy bardziej szczegółowo przez cały proces. No i myślę, że można później wykorzystać to podczas świąt. Czyli nie będzie bardzo dużo wyrzeczeń i nie będzie to nas bardzo dużo kosztowało emocjonalnie, tak? Dokładnie tak. Właśnie tutaj podejście psychologiczne jest naprawdę bardzo ważne, żeby nie podchodzić do tego zero-jedynkowo, czyli na 100% dieta podczas świąt, no bo to naprawdę jest bez sensu i tak naprawdę te 2-3 dni świąt to jest tylko 1% wszystkich dni w ciągu roku, więc to naprawdę nie jest kilka tygodni, kilka miesięcy. Także tutaj też jest często za bardzo to wyolbrzymiane. Czyli będzie coś dla duszy, coś dla ciała, wspaniale. Moi drodzy, ja Was zostawiam z naszą ekspertką, z Karoliną i widzimy się pewnie na końcu. Zapraszam. Dziękuję, Karolina. Dziękuję. Okej, to zaczynamy. Tutaj już sobie przewijamy slajd. Dobrze, no to mnie już znacie, jestem dietetykiem, trenerem, ale też psychodietetykiem. Także dlatego dzisiaj będzie bardziej od strony psychologicznej, jak podejść z głową po prostu do okresu świątecznego. Czyli temat naszego dzisiejszego spotkania, jak zdrowo spędzić święta. Tak słowem wstępu, święta Bożego Narodzenia w Polsce, ale myślę, że w wielu innych krajach są takim czasem odpoczynku, spotkania z rodziną. Chcemy odpocząć, zatrzymać się. Przed świętami często jest jeszcze gonitwa za prezentami, jakieś przygotowania świąteczne, sprzątania, potrawy. No, teraz praktycznie jest ten okres. No i później nadchodzą święta. Chcemy właśnie w spokoju odpocząć, nie martwić się codziennymi sprawami. Jednak wiele osób, z którymi rozmawiam, no bo jestem właśnie dietetykiem, więc na co dzień współpracuję z osobami, które przeważnie chcą schudnąć, pyta się mnie, jak nie przytyć w święta. Jest to taka wręcz panika w głosie i przerażenie czasami, że na przykład, no pani Karolino, tutaj już schudłem te 10 kg, wszystko super idzie, ale ja nie wiem, co zrobię w święta. Nie chciałabym, żeby to wszystko poszło na marne, żeby nie objeść się podczas świąt, bo tak jednak te święta kojarzą się z właśnie z dużą ilością jedzenia.
No i teraz właśnie kluczem do tego wszystkiego jest nasze podejście, podejście psychologiczne i tak naprawdę spokój, opanowanie w tym całym okresie świątecznym. Tutaj, tak jak wspominałam, na myśl nasuwa się pytanie, co zrobić, żeby nie przytyć w święta. I teraz przedstawię takich kilka prostych rad, które pomogą Wam spędzić ten czas w miły sposób, bez wyrzutów sumienia oraz bez nadprogramowych kilogramów. Więc zaczynamy. Pierwsza zasada. Nakładaj mniejsze porcje. Święta charakteryzują się tym, że mamy dużo rozmaitych potraw. I tutaj kluczem jest to, żeby nie przesadzać z ilością tych potraw, czyli nakładamy mniejsze porcje różnych potraw, no bo chcemy prawdopodobnie zjeść kilka z nich, więc na przykład będzie to parę pierogów, jeden śledź, łyżka kapusty, a nie na przykład talerz pierogów, czy też pięć śledzi naraz. No bo po prostu takie działanie prowadzi do przejedzenia się, a tyjemy nie od węglowodanów, nie od danych produktów, tylko od nadwyżki kalorycznej. Więc jeżeli przyswoimy podczas tego okresu za dużo kalorii, no to wtedy odłoży nam się ten nadmiar w postaci tkanki tłuszczowej. Należy tutaj też słuchać swojego organizmu. Też wtedy często rodzina namawia, a zjedz sobie, jeszcze sobie tutaj dołóż kawałek ciasta. No i tak naprawdę należy mieć tutaj swoje zdanie, nie ulegać presji otoczenia. Też nie polega to na tym, żeby w ogóle nic nie jeść, tylko słuchać swojego organizmu. Jeżeli czujemy, że już jesteśmy najedzeni, wystarczy, to nie jeść na zapas, bo są święta, bo trzeba jeść jak najwięcej, bo potem po prostu nie będzie, tylko wszystko tutaj jemy z umiarem. Druga zasada to jedz te potrawy, które najbardziej lubisz. Wiele osób praktykuje takie przekonanie, że trzeba spróbować wszystkich potraw świątecznych. No ale tak naprawdę dlaczego? Jeżeli nie jesteśmy największymi fanami na przykład pierogów, to zjedzmy sałatkę jarzynową albo kawałek ciasta, makówkę. Nie jedzmy na siłę wszystkich potraw, bo tak trzeba. Właśnie takie zachowania prowadzą do przejadania się. Nie kontrolujemy później już ilości spożywanych kalorii, wielkości tych potraw, no i po prostu jemy za dużo. Także wybieramy po prostu potrawy, które najbardziej lubimy. Ja tutaj na przykład też jestem przykładem, gdzie bardzo lubię karpia, śledzie, ale właśnie tych pierogów już tak nie do końca, więc ja bardziej bazuję tutaj na tych rybach, a pierogów po prostu nie jem, bo jestem w stanie bez tego przeżyć, więc tutaj stosujemy właśnie tą zasadę. Jedz regularnie, ale zachowaj odstęp czasowy pomiędzy posiłkami. Często podczas świątecznego ucztowania słodkości są dostępne praktycznie cały czas jest zastawiony stół. No i rozmawiamy z rodziną, siedzimy, nie wiem, oglądamy telewizję, cokolwiek. No i cały czas gdzieś tam podjadamy choćby cukierki, ciasteczka, tutaj się napijemy słodkiego napoju, szklanka coli, szklanka soku. No i tak sobie dobijamy w cudzysłowie dodatkowe kilokalorie. Natomiast kluczem tutaj jest to, żeby spożywać regularnie posiłki, czyli pewnie będzie uroczysty obiad, kolacja wigilijna, tylko te posiłki powinny być zaplanowane i jednak określone w czasie, czyli na przykład 4-5 posiłków, a nie cały dzień jedzenia ciasteczek przed telewizorem, no bo to już nam prowadzi do zbyt dużej ilości kalorii. Także jemy regularnie, ale nie podjadamy pomiędzy tymi posiłkami. Czyli na przykład możemy zaplanować sobie na drugie śniadanie kawałek sernika z kawą,
ale pomiędzy już tym sernikiem nie jemy jeszcze dodatkowo kupnych ciasteczek. Unikaj płynnych kalorii. No to gubi osoby, które się odchudzają nie tylko podczas świąt, ale też w życiu codziennym. Tutaj, jeżeli będziemy każdy z posiłków popijać sokiem, no to dostarczymy sobie dodatkowo plus 300, nawet 400 kilokalorii, więc no to są takie kalorie, których nie odczujemy, no bo nie najemy się tym sokiem, po prostu jest takim dodatkiem do dania głównego. Natomiast nasz organizm odczuje już te dodatkowe kalorie. Także staramy się nie popijać tutaj słodkimi napojami, pijemy wodę, może być z dodatkiem cytryny, pomarańczy, mięty, może być herbata niesłodzona, kompot z suszonych owoców. Tutaj jeżeli też nie jest słodzony, jest bardzo dobry na trawienie. Kolejny z punktów to spontaniczna aktywność fizyczna. Dobrze byłoby włączyć tutaj taką spontaniczną aktywność fizyczną. Czym ona się różni od treningu? Chodzi o to, że jest ona spontaniczna, czyli niezaplanowana. Czyli siedzimy sobie podczas świąt, no już mamy dość tego siedzenia, jedzenia i rozmawiania w kółko przy jedzeniu, więc na przykład proponujemy wspólny spacer z rodziną, choćby pół godziny, to i tak będzie miało wpływ na nasz metabolizm, trawienie i dzięki temu osoby, które właśnie w OptiChange'u są szczególnie na procesie detoksykacji i redukcji masy ciała, będą miały mniejszą szansę na to, że jakiś pół czy kilogram będzie do przodu po świętach. Więc korzystamy z każdej okazji do tego, żeby właśnie pójść na spacer. No, ciężko coś innego wymyślić tutaj podczas zimy, no bo nikt na rowerze raczej nie będzie jeździć i robić dodatkowego treningu, więc no tutaj najprostszą formą jest właśnie, myślę, taki rodzinny spacer, gdzie też spędzamy czas z najbliższymi, może być miła atmosfera, no i dzięki temu też właśnie uchronimy się przed nadmiernymi kilogramami. Nie kupuj gotowych słodyczy. Podczas świąt wiele osób piecze ciasta, jakieś pierniczki, robi makówki na Śląsku, tutaj to się tak nazywa, chociaż ja nie jestem ze Śląska, więc dlatego tak się troszeczkę zawahałam. Więc jeżeli już jest tyle tych słodyczy w domu i jeszcze kupujemy te czekoladowe cukierki, teraz naprawdę pełno jest tego w sklepach, w Lidlu, w Biedronce, co chwilę widzę, że nowy dział powstał w sklepie dla świątecznych słodyczy. Więc no starajmy się w ogóle tego nie kupować. Przecież takie ciasto i tak wystarczy nam podczas świątecznego biesiadowania, więc po co jeszcze dodatkowe czekoladki, czekolady, ciasteczka? To wszystko ma bardzo duże ilości chemii, więc lepiej będzie zjeść kawałek domowego sernika czy też piernika, niż właśnie jeszcze dodatkowo wręcz opychać się takimi kupnymi słodyczami. Kolejna bardzo ważna zasada: nie odmawiaj sobie wszystkiego. Święta właśnie to jest czas, żeby odpocząć, zregenerować się, nabrać sił na nowy rok. Dlatego staramy się tutaj nie myśleć obsesyjnie na temat świąt, tylko podejść, tak jak mówiłam na wstępie tutaj, ze spokojem, z uważnością też, żeby być uważnym, kiedy spożywamy posiłki, czyli staramy się delektować tym posiłkiem, cieszyć się, że jesteśmy z rodziną, z najbliższymi i dzięki temu ten posiłek nie będzie tylko jedzeniem, ale właśnie taką celebracją, więc tutaj staramy się być uważnym w czasie jedzenia. No bo jeżeli nie jesteśmy uważni, tak jak czasami w życiu codziennym, śpieszymy się, w biegu jemy, oglądamy telewizję, jeżeli podczas jedzenia,
no to wtedy mamy skłonność do przejadania się, przyjmowania nadmiernej ilości kalorii. Dlatego tutaj staramy się jeść w spokoju, powoli, tak żeby nie odmawiać sobie wszystkiego, ale też właśnie zachować umiar. Wypróbuj zdrowsze zamienniki tradycyjnych potraw. Internet naprawdę jest pełny w fit potrawy, nie tylko takie na co dzień, typu fit śniadanie, zdrowy obiad, zdrowa kolacja, Instagram, w ogóle jest jeszcze więcej tego. W wyszukiwarce internetowej też wszystko znajdziemy, na YouTubie jeszcze zobaczymy, jak to robić krok po kroku, także jeżeli nie mamy takiej wyobraźni, to też nas to przeprowadzi przez cały proces. Dlatego spróbujmy taką jedną potrawę wypróbować, przygotować właśnie taki zamiennik tradycyjnej potrawy. No dzięki temu też właśnie zaoszczędzimy kalorie. Jeżeli smażymy wszystko na głębokim oleju z dużą ilością tłuszczu, no to automatycznie jest więcej tych kalorii. Więc niektóre zamienniki tradycyjnych potraw naprawdę bardzo podobnie smakują do tych tradycyjnych wersji. Dlatego zachęcam do spróbowania i właśnie nawet nie mówienia innym osobom, z czego ta potrawa jest. Bo często zauważyłam, że jeżeli wśród swoich bliskich powiedziałam, że to brownie jest z fasoli czerwonej, no to nikt nie chciał tego już jeść później. Łapali się za głowy, że fasoli nie będą jeść w święta. Dlatego tutaj nie mówmy po prostu, dajemy brownie i wtedy jest większe naprawdę prawdopodobieństwo, że wszyscy zjedzą to ze smakiem, a jeżeli później powiemy, że to było z fasoli czy z batata, z banana, no to jeszcze będą zdziwieni i pozytywnie zaskoczeni. Przygotuj zdrową świąteczną potrawę. Tutaj uwaga do osób, które idą w gości w święta, czyli właśnie ktoś przygotowuje na przykład wigilię, no jesteśmy zaproszeni, idziemy, przynosimy jakąś swoją potrawę i właśnie to jest też dobry moment, żeby przynieść swój zdrowy zamiennik tradycyjnej potrawy, czyli na przykład ciasto w zdrowszej wersji, śledzie, które nie są całe zamoczone w oleju, tylko właśnie na przykład z jakimś pomidorową zaprawą. Także tutaj staramy się też przemycić coś do innych, żeby też te święta nie były takie ciężkostrawne. No bo jeżeli jest dużo takich ciężkostrawnych potraw, to tak naprawdę my się też gorzej czujemy i fizycznie, bo nie mamy siły już w ogóle iść, gdzieś się przejść, więc znowu tej aktywności nie ma. No i też psychicznie, no bo wtedy nam się wydaje też, że tyle się staraliśmy, trzymaliśmy tą dietę, cały ten program, jesteśmy tutaj na przykład na drugim etapie slim albo już w trzecim etapie na przykład model, przeszliśmy te wszystkie dni, no i tak się objemy, no to od razu nam się odechciewa w ogóle wracać też do zdrowych nawyków po świętach, bo chodzi o to, żeby przez te święta zrobić sobie 2-3 dni przerwy, bo tak naprawdę Wigilia to jest tylko wieczór wigilijny. Przez cały dzień nawet powinno się pościć aż do Wigilii, więc tu mamy ten jeden wieczór, później jest pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, gdzie już wiele osób się zbiera do domu, jeżeli jesteśmy u kogoś, także to naprawdę nie jest miesiąc czy 2 miesiące, więc tak krótki okres nie może zaważyć na naszym zdrowym odżywianiu, które trwało na przykład 3-4 miesiące, może już jesteśmy dłużej w procesie, więc tutaj naprawdę nie możemy panikować. I teraz właśnie pytanie, co zrobić, jeśli są święta, a Ty jesteś w trakcie redukcji masy ciała, czyli jesteśmy w programie OptiChange, no i akurat przypadł okres świąteczny. Jest taki model żywienia, intermittent dieting, zakłada on, że deficyt kaloryczny nie jest ciągły, ale przerywa się go okresami, w których podaż kalorii jest zgodna z zapotrzebowaniem naszym.
Czyli przykładowo jest okres redukcji, który trwa na przykład pół roku i tak mamy miesiąc ujemnego bilansu kalorycznego, robimy sobie tydzień przerwy, czyli tak zwany refeed, później wracamy znowu do ujemnych kalorii, na przykład na miesiąc, dwa miesiące i znowu mamy tydzień przerwy. Taki model żywienia umożliwia redukcję masy ciała nawet w bardziej efektywny sposób niż ciągła redukcja, gdzie jesteśmy narażeni na stres oksydacyjny, który wytwarza się podczas redukcji masy ciała, ze względu na to, że obcięcie kalorii, czyli te ujemne kalorie, są takim stresorem dla organizmu. Jeżeli jesteśmy cały czas na redukcji, to w pewnym momencie dużo osób mówi, że to już nie działa, że cały czas jedzą tak mało, obcinają jeszcze więcej tych kalorii, jeszcze mniej przyjmują, jedzą już naprawdę bardzo małe porcje, a ta redukcja stoi w miejscu. I co wtedy zrobić? No ja wtedy zalecam takim osobom zrobić chwilową przerwę. Może to być diet break, który trwa 1 do 2 tygodni, albo refeed, czyli taka króciutka przerwa, czyli na przykład święta, okres świąteczny, może być dobrym momentem na taki refeed, czyli te 2-3 dni przerwy od naszej redukcji, od ujemnych kalorii, gdzie jemy tyle, ile wychodzi nam w naszym zapotrzebowaniu kalorycznym, czyli nie jemy za dużo, tylko tyle, ile wychodzi w naszym zapotrzebowaniem kalorycznym. Na razie może się takie wydaje niejasne, ale zaraz jeszcze bardziej to wytłumaczę. Tak, tutaj mamy przykład. Jesteśmy załóżmy na redukcji, gdzie przyjmujemy około 1600 kilokalorii. To jest taka kaloryczność, którą ja zakładam przeważnie dla osób, które mają raczej siedzący tryb życia, które nie pracują fizycznie, nie trenują jakoś intensywnie. Taka kaloryczność pozwala im w spokoju redukować masę ciała. Nie jest ona jakaś bardzo niska, jest taka akurat optymalna. Więc załóżmy, że ktoś redukuje już tam miesiąc na tych 1600 kalorii. No i teraz robimy sobie tego refeeda, czyli przerwę na 2-3 dni. Obliczamy nasze całkowite zapotrzebowanie, czyli CPM. Można go obliczyć przez internet, wpisując wzrost, masę ciała, płeć, poziom aktywności fizycznej i wylicza się ten CPM. Załóżmy, że jest on 2000 kilokalorii, czyli to jest nasze całkowite zapotrzebowanie kaloryczne. Czyli jeżeli nie bylibyśmy w czasie redukcji masy ciała, no to powinniśmy jeść te 2000 kilokalorii. Czyli nie oznacza to, że to jest nasza nadwyżka kaloryczna, jest to nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Więc ustalamy sobie te 2000 kalorii. No i tutaj podczas świąt oczywiście nie liczymy tych kalorii, tylko tak mniej więcej na oko określamy, że to są załóżmy 5 posiłków po 400 kalorii, bo 5 razy 4 to jest 2000 kalorii, więc mniej więcej w ten sposób sobie tutaj działamy i dzięki temu możemy się pozbyć takich wyrzutów sumienia i zamartwianiem się tym tematem, że no nie jesteśmy na tym ujemnym bilansie kalorycznym, bo to jest po prostu wytłumaczenie, które wynika tutaj z badań, jest poparte dowodami naukowymi. Za chwilkę nawet przytoczę badanie Matador, bardzo znane, które mówi o tym, jak redukcja masy ciała przerywana pomaga zredukować większą ilość tkanki tłuszczowej, zachować więcej masy mięśniowej, która jest jak najbardziej pożądana przez organizm oraz chroni nas przed efektem jojo. Dobrze, to badanie będzie za chwilkę, natomiast tutaj świąteczne produkty, które możemy spokojnie jeść podczas właśnie tego refeedu w święta, czyli tej tak zwanej przerwy 2-3-dniowej w czasie świąt. Zupa grzybowa, jest to bardzo zdrowa potrawa, tylko trzeba pamiętać, żeby nie zabielać jej śmietaną, nie zagęszczać mąką. Klarowna będzie niskokaloryczna i zdrowa.
Natomiast grzyby zawierają dużo minerałów, witaminy PP oraz witaminy D. Kolejna zupa, też bardzo popularna podczas wigilijnej wieczerzy, czyli barszcz czerwony. Jest to źródło przeciwutleniaczy oraz soli mineralnych. Teraz kolejna grupa produktów, ryby. Ryby są naprawdę bardzo zdrowym produktem, bogate w kwasy nienasycone, kwasy omega-3, tutaj te tłuste ryby, także dobre źródło białka. Ryba w galarecie, jest to właśnie bogate źródło białka i ma mało tłuszczu, także tutaj możemy też spokojnie ją jeść. Również osoby, które nie mogą jeść ciężkostrawnych produktów, taką rybę w galarecie prawdopodobnie będą lepiej przyswajać niż tłuste gatunki ryb. Ryba po grecku. Aby była ona lekka, należy wybrać chudą rybę i nie smażyć jej, natomiast można ją upiec, ugotować na parze. No i jak to ryba grecka, zawiera dużo warzyw, które wzbogacają danie o błonnik oraz witaminy. Grog z kapustą. Jak mówię to osobom, które właśnie z którymi współpracuję, to są bardzo zdziwione, że grog z kapustą jest wbrew pozorom niskokaloryczny. Taka mała 150-gramowa porcja to tylko 150 kilokalorii. Natomiast zawiera taki groch z kapustą błonnik, wapń, żelazo, także naprawdę bardzo pożądane składniki odżywcze. Dostarcza groch również pełnowartościowego białka oraz żeby nie spowodował on wzdęć tutaj podczas świąt, dobrze namoczyć go wcześniej, a do potrawy dodać zioła, czomber, kminek, majeranek. Dzięki temu będzie on po prostu lepiej przyswajalny przez nasz organizm. Śledzie, również tutaj kolejny rodzaj ryb, także bardzo dobre źródło białka oraz zdrowych kwasów omega-3, które regulują ciśnienie, obniżają poziom złego cholesterolu, mają działanie kardioprotekcyjne i wbrew pozorom nie są aż tak bardzo kaloryczne. No 100 gramów mięsa to tylko 160 kilokalorii. Tutaj dobrze przygotować takie śledzie w lżejszej wersji, czyli na przykład z jogurtem naturalnym, marynowane z jabłkami, w sosie śliwkowym, po kaszubsku, natomiast unikamy tłustych rodzajów, czyli takich właśnie z olejem, no to będzie dużo bardziej kaloryczna potrawa. Jeżeli macie jakieś pytania, tutaj też na czacie można pisać. Ja na końcu postaram się na wszystkie z nich odpowiedzieć. Coś na słodko. Tutaj taki mój pomysł na pomarańczowy piernik dietetyczny. Jest on słodzony ksylitolem, czyli tutaj nie mamy cukru, jest zamiennik cukru, ksylitol, także naturalny słodzik. I tutaj zachęcam, żeby zamienić cukier na erytrol, ksylitol, stewię. Dzięki temu obniża się kaloryczność potrawy i też nie mamy tak gwałtownych skoków glukozy w organizmie. Także osoby z insulinoopornością, z cukrzycą typu drugiego, tutaj dobrze zamienić cukier na słodzik. Co jeszcze mamy w takim pierniku? 150 gramów różnych otrąb. Otręby to jest bardzo wartościowy produkt, źródło błonnika, witaminy z grupy B i w ogóle składników mineralnych, takich jak żelazo, wapń, także jak najbardziej pożądany składnik. No i jeszcze mam tutaj dodatek orzechów włoskich, które też mają zdrowe kwasy tłuszczowe nienasycone, także orzechy jak najbardziej w diecie powinny się pojawiać. Tutaj jest sposób wykonania. Ten webinar też będzie zapisany, także jeżeli ktoś będzie chciał wypróbować właśnie to ciasto, to też można sobie tutaj później skopiować przepis albo zrobić zdjęcie po prostu teraz tego przepisu.
O, tutaj coś, o czym mówiłam wcześniej, czyli brownie z batatów. Tak, brownie można zrobić naprawdę z takich wielu produktów, które na pierwszy rzut oka w ogóle nie kojarzą nam się właśnie z ciastem. Czyli brownie z batatów może też być bardzo popularne jest brownie z fasoli czerwonej, takiej konserwowej z puszki. Bardzo szybko się takie brownie przygotowuje. Jest to praktycznie zmiksowanie wszystkich składników ze sobą i przelanie do jakiejś formy, pół godziny około się coś takiego piecze. No i tutaj patrząc na skład, znowu nie mamy cukru, tylko jest ksylitol, stevia, erytrol też może być, oliwa z oliwek, czyli też bardzo zdrowe tłuszcze, nienasycone kwasy tłuszczowe, znowu właśnie kwasy omega-3, bataty, które charakteryzują się niskim indeksem glikemicznym, czyli znowu osoby z insulinoopornością, cukrzycą typu drugiego tutaj mogą spokojnie takie brownie jeść. Jajka też zdrowy produkt, migdały, czyli znowu tak jak mamy orzechy, to migdały też źródło błonnika, żelaza, kwasów tłuszczowych zdrowych. Także praktycznie no, same zdrowe produkty tutaj mamy jeszcze. Kakao takie 100%, żeby to było no, nie puchatek, nie takie słodzone, tylko prawdziwe kakao też tutaj jako dodatek. Tutaj mamy sposób wykonania, także też można sobie właśnie zrobić zdjęcie albo później zerknąć do tej prezentacji, jak będzie ona na stronie Naturdeja. Także można sobie to wypróbować i być może będziecie to po prostu nawet częściej robić. Właśnie, tutaj wracając do tematu tego diet breaka czy też refida, bo przypominam, że diet break to jest po prostu dłuższa przerwa, tydzień do dwóch tygodni, natomiast refit to jest 2-3 dni, czyli na przykład tak jak w weekend czasami ktoś idzie na wesele, jest zaproszony i też sobie robi takiego refida, czyli przerwę właśnie od redukcji. Wracając tutaj teraz do dowodów naukowych. W 2018 roku przeprowadzono badanie Matador, czyli minimalizowanie adaptacji termogenezy i zmniejszanie otyłości. Zaraz omówimy sobie to badanie. Badano w nim, czy dieta z deficytem kalorycznym w formie przerywanej diet breakami, czyli tymi okresami tydzień do dwóch, jest efektywniejsza niż ciągły deficyt. Czyli mamy tutaj dwa sposoby odchudzania. Ciągły deficyt, czyli na przykład pół roku ciągłej redukcji, gdzie jesteśmy dzień w dzień przez pół roku w ujemnym bilansie kalorycznym i właśnie dieta redukcyjna, która jest przerywana takimi okresami, gdzie wchodzimy na nasze zapotrzebowanie kaloryczne, nie dodatni bilans, tylko zapotrzebowanie na tydzień, dwa i znowu wracamy do redukcji. I teraz opis tego badania. 51 mężczyzn przydzielono do dwóch grup na okres 16 tygodni. U obu grup zastosowano oczywiście deficyt kaloryczny. Jedna z nich spożywała 67% swojego zapotrzebowania kalorycznego w trybie ciągłym, czyli to co wspominałam, natomiast druga 67% przez 2 tygodnie, a następnie na 2 tygodnie wchodziła na 100% zapotrzebowania i tak na zmianę. Natomiast aby wynik był wiarygodny, obie grupy musiały mieć dokładnie 16 tygodni, podczas których znajdowały się w deficycie, czyli automatycznie ta druga grupa, która przerywała okres redukcji okresem przerwy, diet breaku, wydłużała sobie cały proces redukcji, no bo nie było tego ciągłego redukowania, tylko były 2 tygodnie redukcji, 2 tygodnie przerwy, czyli to ile były na tych ujemnych kaloriach, ten okres się wydłużył po prostu w czasie, natomiast tyle samo były, co ta grupa pierwsza finalnie. Natomiast aby wynik był wiarygodny, obie grupy musiały mieć dokładnie 16 tygodni, podczas których znajdowały się w deficycie. Skoro grupa druga miała co 2 tygodnie 14-dniowe przerwy, logicznym jest, że cały proces zajął im 2 razy więcej czasu, czyli 32 tygodnie.
co okazało się na końcu? Efekt badania. Uczestnicy badanej grupy, czyli z dietą przerywaną, stracili więcej masy, 14,1 kg z tą dietą z diet breakami, a ciągłą redukcją 9,1 kg, czyli tutaj mamy 5 kg różnicy. To jest naprawdę duża różnica. I tkanki tłuszczowej 12,3 kg dla grupy z diet breakami i 8 kg dla grupy, która była na ciągłej redukcji, zachowując tyle samo beztłuszczowej masy ciała. Doświadczyli mniejszych spadków w spoczynkowej przemianie materii, czyli ich podstawowa przemiana materii, tak zwany metabolizm, w pierwszej z grup, czyli tej, która przerywała redukcję diet breakami, zmalał o 86 kalorii na dzień, natomiast prawie dwa razy więcej zmalała ta podstawowa przemiana materii w grupie, która była na ciągłej redukcji, czyli tutaj jest minus 179 kilokalorii na dzień, czyli te osoby już finalnie mogą mniej zjeść tych kalorii, bo ich zapotrzebowanie jest niższe. Przez to, że ta redukcja była dla nich takim obciążeniem, to później ta przemiana materii jest już inna. Dodatkowo znacznie lepiej utrzymywali straconą masę ciała po okresie 6 miesięcy po zakończeniu badania. Czyli finalnie po 6 miesiącach, bo to jest taki okres próbny tak naprawdę po redukcji, czy te kilogramy też nie wrócą z powrotem, no bo już słyszałam naprawdę bardzo dużo takich historii, że super, ktoś schudł na diecie, tam bardzo mało jadł, jakieś dużo ograniczeń, miał jakieś specjalne soki, tam pił, natomiast szybko te kilogramy wróciły. Tutaj po 6 miesiącach finalnie z tej redukcji grupie z diet breakami zostało 11 kg na minusie, a grupie, która miała ciągłą redukcję, tylko 3 kg, czyli było 9, a później zostały tylko 3 kg na minusie u tej grupy, która miała ciągłą redukcję. Więc tutaj mamy czarno na białym wykazane, że te diet breaki nawet mają zastosowanie po prostu w czasie redukcji, nie tylko w okresie świąt, tylko ja chciałam tutaj Wam udowodnić badaniami, że taka strategia nawet ma swoje uzasadnienie, bo diet breaki to też jest zabieg psychologiczny. Dzięki temu poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, nie jest cały czas na bardzo wysokim poziomie, bo robimy sobie przerwę, to nie jest objadanie się, to nie jest jedzenie słodyczy, chipsów i w ogóle fast foodów, tylko zwiększenie spożycia tych zdrowych produktów, czyli na przykład większa ilość orzechów do posiłku, albo troszeczkę więcej ryby, albo mięsa. Więc tutaj nie chodzi o przejadanie się, tylko o wrócenie do zapotrzebowania kalorycznego ze zdrowymi produktami. Kolejna kwestia, która dopełni całokształtu tutaj zdrowego spędzenia świąt. Suplementy pomocne podczas świąt. OptiLiver. Składniki OptiLiver wspierają trawienie tłuszczu, trawienie białek, prawidłową czynność żołądka, wątroby, układu jelitowego oraz odporności organizmu, czyli w sumie wszystko, co jest potrzebne wątrobie. No nie oszukujmy się, jednak zjemy więcej podczas świąt niż standardowo, więc dodajmy sobie jeszcze dodatkowo suplement, który będzie wspierał nasze trawienie, naszą wątrobę. Dzięki temu, zachowując umiar, zmieniając podejście psychiczne w ogóle do świąt, czyli to, o czym cały czas tutaj mówię, i jeszcze dodając sobie suplementację, praktycznie jesteśmy przygotowani i pewni, że tych dodatkowych kilogramów po świętach nie będzie.
Składniki. Jak zwykle tutaj mamy same składniki naturalne, korzeń mniszka lekarskiego, owoc czereśni, owoc ananasa. Także tutaj wszystko jest wypisane i myślę, że nie mamy się czego tutaj obawiać. Mniszek wspiera funkcję układu jelitowego, pomaga utrzymać zrównoważony fizjologiczny odczyn żołądka. Łopian wspiera trawienie, komfort trawienia, trawienie tłuszczu. Tutaj naprawdę mamy tyle takich roślinnych produktów, które mają aż tak szerokie działanie. Także wszystko skoncentrowane w jednym produkcie daje nam najlepsze efekty. OptiSugar. Składniki wspierają metabolizm glukozy, lipidów, utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi, utrzymanie prawidłowej masy ciała, wspierają metabolizm, wzmacniają fizycznie oraz psychicznie. Czyli tutaj osoby właśnie z insulinoopornością, cukrzycą typu drugiego, z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, na pewno będą najbardziej zainteresowane tutaj produktem OptiSugar. Tak jak tutaj wspominałam, glukoza dzięki temu jest ustabilizowana, nie ma gwałtownych jej skoków, przez co też nie czujemy się ospali po zjedzeniu na przykład posiłku, w którym troszeczkę tych węglowodanów jest. Tutaj też na ilustracji jest cynamon pokazany, gdyż cynamon ma właśnie takie właściwości, które obniżają poziom cukru. Więc jeżeli możemy dodawać do posiłku jeszcze cynamon, na przykład do owsianki, do jakiegoś jednego z posiłków, to jeszcze bardziej będziemy wspierać tutaj metabolizm glukozy, także zachęcam do używania dużych ilości cynamonu w diecie. Składniki OptiSugar. Cynamon proszek, czyli tutaj właśnie to, co też możemy dodać sobie do posiłku, jest skoncentrowane w dużej ilości w OptiSugar. Cykoria, jeżyna, kozieradka, łopian, berberys, ekstrakt, berberyna. Tutaj też jest stosowana zamiennie zamiast metforminy do leczenia cukrzycy typu drugiego, też już zaawansowanego stadium insulinooporności. Także tutaj też mamy ten ekstrakt, więc jest wszystko fajnie z każdej strony dopasowane. Cykoria wspiera kontrolę masy ciała, nawet dodatkowo zdrowie kości i stawów. Cynamon może pomóc utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi oraz prawidłową masę ciała. Jest pożądanym składnikiem w cukrzycy. Łopian większy pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi, wspiera jeszcze trawienie, czyli znowu pojawiają się te produkty ciężkostrawne w diecie i wspieramy tutaj też trawienie, bo tak jak wspominałam, kapusta z grochem, czy tam groch z kapustą, to jest niskokaloryczna potrawa, zdrowa, ale jednak ciężkostrawna, ma dużo błonnika. No i jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich dużych ilości błonnika w diecie, tutaj osoby na diecie wegetariańskiej, wegańskiej raczej nie mają z tym problemu, bo na co dzień jedzą dużo strączków, czyli tego grochu, ciecierzycy, soczewicy. Natomiast osoby, które właśnie stosują taką tradycyjną dietę, gdzie mięso drobiowe się pojawia, to mogą mieć problem po prostu z trawieniem dużej ilości błonnika. Berberys indyjski wspiera kontrolę poziomu glukozy we krwi. Podsumowując, święta Bożego Narodzenia to czas, w którym powinniśmy odpocząć z najbliższymi. I to powinno być jako pierwsza myśl w naszej głowie. Jedzenie jest, chcąc czy nie chcąc, nieodłącznym elementem świętowania. No tak, zawsze się to łączy właśnie z biesiadowaniem przy stole. I staramy się tutaj znaleźć złoty środek, czyli dla przypomnienia, jemy ulubione potrawy, nie nakładamy dużych porcji, nie podjadamy pomiędzy głównymi posiłkami, nie kupujemy gotowych słodyczy, tylko wykonujemy swoje wyroby,
nie pijemy słodkich napojów, coli, soków. No tutaj też trzeba wspomnieć o alkoholu, który ma bardzo duże ilości kalorii, więc no staramy się albo symbolicznie czegoś napić, jeżeli jest ku temu okazja, a najlepiej w ogóle nie spożywać alkoholu. No i wszystko powinno być jedzone z umiarem. I właśnie te zasady spowodują, że święta nie będą stresorem dla nas, tylko właśnie fajną odskocznią od życia codziennego i dzięki temu ani nie przytyjemy, ani nie będzie więcej właśnie tkanki tłuszczowej, po prostu będzie to przerwa 2-3-dniowa od naszego odchudzania, od naszego programu OptiChange, po której być może nawet będzie nam łatwiej jeszcze redukować masę ciała, bo są też przypadki, gdzie po takim krótkim odpoczynku organizm regeneruje się i ze zdwojoną nawet siłą wraca do redukcji masy ciała. Dobrze, teraz jest czas na pytania. Jeżeli jakieś macie, to zapraszam tutaj do zadawania.